widzowie, witam was serdecznie. Ja jestem metalowy koteczek, metal! Polski koteczek. W ogóle nie wiem, czy moje tono nagrywania... O, przesunęło się, widzowie, bo było na samym środku. I w ogóle marzę, żeby sobie tutaj dom kupić i w końcu mnie, widzowie, stać. Więc sobie kupujemy oczywiście domek i zobaczcie, mamy domek. W ogóle sobie teraz, tak myślę, powinienem sobie zrobić selfie w najlepszym miejscu w tym mieście oto. Więc właśnie idę w to miejsce. Chyba to było gdzieś tutaj, no nie? Widzowie, czekajcie, gdzie to była taka fajna miejscóweczka? Muszę to zobaczyć od tej perspektywy, o. Tutaj to była miejscówka, dobra. Włazimy do góry. O, chyba tutaj, nie? Nie, źle idę, widzowie. Źle idę. Powinien mieć tutaj, wszystko się nagrywa pięknie, dobra. O kurczę, dobra, idziemy. To było tutaj? Co to jest? VIP tu jest, nie. To nie jest tutaj, widzowie. Gdzie to było? Nie, tutaj też nie. Ej, widzowie, to było fajne miejsce. Chwilę, znajdę tylko to. O, widzowie, zaraz właśnie sobie przypomniałem, że to jest koło policji. Auto policjantów, o nie. Ja nic nie będę kraść, żeby nie było. O kurczę, patrzcie, policjanci tu są. Ja nie chcę kraść, ja tylko idę zrobić sobie zdjęcia na Instagrama. Dobra. Musimy się tutaj dostać, to by było fajniej wtedy, żeby zrobić zdjęcia. A nie, dobra, tu też może być. Helikopter? Nie ma helikoptera, no trudno. Dobra, musimy stać na tym tak daszku. O! Dobra, nieważne. Telefon, o. I teraz trzeba dobrze tak styknąć foteczkę. Taka, a. O, tak. Tak. Dobrze. 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 O, o, au, 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 au. Jeszcze na. Jeszcze obok policjantki spadną. Ała. Ała. Ale mnie boli noga, co wie, chyba połamałem nogę, spadłem stamtąd, tak to nie miało wyglądać. Ale wstańmy, ach. Ale mnie boli noga, że nawet nie umiem chodzić, widzowie, za bardzo, czekajcie, jakoś pójdę, och. Gdzie tu jest szpital w ogóle? Co tu się dzieje? Pomoże mi ktoś, tu jeszcze ktoś śmieje, dobra. Może jakoś sobie poradzę, jakoś pójdę. Widzowie, ale mi naprawdę noga boli teraz. Chyba ją sobie złamałem. Potrzebuję jakiś transport. Halo, halo, jest tu ktoś, halo. Nie no, chyba nikt mi nie pomoże. Muszę sobie radzić sam. W ogóle ten telefon, nie wiem, czy jeszcze żyje. Trochę się rozczaskał, no trudno, nie ma telefonu już. Sobie chyba nowy będę musiał kupić. Ale patrzcie, jak noga boli, nie, niedobrze. Niedobrze, niedobrze jest w zawie. Ja jakoś się ruszam powoli. Musimy dojść do szpitala, tam będzie na pewno lepiej, nie? To jest to właśnie. Zrobię cięcie, jak już się tam znajdę, bo jest ciężko. Doszłam do szpitala. Halo, jakiś lekarz może? Jest tu ktoś? Halo? Halo, jest tu ktoś? Halo, halo, halo. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie spadłem z dachu i mi noga boli. Czy pomożesz mi, lekarzu, świnio? No dobra, idź za mną. Idziesz, czy stoisz? No dobra, idę, ale trochę spokojniej, bo ja mam chyba nogę złamaną. Dobra, zrobimy ci prześwietlenie, nie panikuj, chodź, idziemy. No idę cały czas, powoli. No idziesz, chodź szybciej. No nie pomożecie mi aż tak. No niestety nie, chodź, czekaj, czy to było tutaj? Gdzie to było? Wiesz, to jest, pan tutaj pracuje, pan nie wie nawet, gdzie coś się znajduje, czy co? Ej, widzowie, on nie wie chyba nawet, gdzie się coś znajduje. Dobra, cicho, cicho, to nie gadaj do widzów. A no tak, dobra, nagrywam to wszystko. Dobra, nic nie nagrywaj, tylko wyłączaj kamerę. Idziesz? Chodź tu. Idę. Tu jakieś prześwietlenia? Co jest? Właśnie tam. Ała! Co się dzieje ze mną? Zaraz się dowiemy, co pana boli, co się z panem stało, co pan złamał i co ogólnie. Ale nie, ale cicho, zaraz się przekonamy. I uwaga, wyłaź pan z tego, ała, ała. I wychodzi na to, że złamał pan nogę i czaszkę, więc jest trochę słabo. No dobra, chodź pan,
Nie, a jak to jest możliwe? Dobra, proszę wejść, to jest za pana tutaj pokój. Proszę wejść. Że tak powiem, pokój, taka sala. No, no dobra, idę. Dobra, to ja teraz mam swoje zajęcia, proszę na razie leżeć, zaraz przyjdzie ktoś inny, dobra? No dobrze. I gdzie jeszcze jakiś szalony lekarz, świnia w ogóle, tam stoi. Nie patrz się pan na mnie, no dobra. Poszedł, jakiś szalony lekarz, dobra. Ja tu się pomoże. Nie, no, sobie boli mnie noga, totalnie noga mnie boli. Chyba, już ją na pewno złamałem, bo było na prześwietleniu doskonale widać i trochę czaszka pękła. Więc jest naprawdę niedobrze, naprawdę jest mi sobie niedobrze, więc... No jak mówiłem, jest niedobrze. Ej, ktoś chyba słyszy kogoś? Ej, ktoś chyba naprawdę idzie. O, dzień dobry. Kim pan jest? A, dzień dobry. Czemu w ogóle mam pan całą głowę w bandażu? A, bo sobie dzisiaj złamałem. No dobra. A dlaczego właściwie pan ma czapkę kucharza? Powie mi pan. Bo widzowie też chyba chcą wiedzieć. O, nie przejmuj się, bo też jestem kucharzem i zapomniałem ją zdjąć. Ups, zapomniałem ją zdjąć. Ej, ja naprawdę ją zapomniałem zdjąć. Dobra, zdejmuję ją, żeby nie było. O, to jestem ja. Czemu pan jest łysy? O, zapomniałem swoich włosów, ale dobra. Chodź pan tutaj, musisz pan tutaj usiąść. Byłaś pan. Aha, naprawdę muszę. No dobra, siedzę. W ogóle niech pan zdejmie tą maseczkę. A pan coś widzi przez ten bandaż? No, ledwie, ale coś tam widzę. No dobra, to zdejmuję. Czekaj, muszę stać tylko, żeby to zdjąć. Już zdjąłem maseczkę. Jeju, głowa mnie też boli powoli. Dobra, cicho pan bądź, ja tutaj muszę panu coś zrobić. Ale w sensie, ej, ale co mi pan chce zrobić? O, coś ważnego, nie pytaj nawet pan. Ej, ale... Czy pan ma szczykawkę w ręku? No owszem. Teraz pan to wbije. Ała! Bolało? I to jak? Wiesz co to jest jaki to jest głupi lekarz? Nie, ja stąd idę, jakoś mogę chodzić, ale no... Ledwie, wiesz pan co? Jest pan słaby. Słabe już ciebie, wiesz o tym? Ej, ja go tam wywaliłem, patrz. Ej, umiał chodzić już! Lekarzowi zrobię prześwietlenie. No nieźle. Lekarz, siema, byłaś. Co, panu coś pękło? Nie, mi nic nie pękło. A, no to dobrze, no to byłaś pan. O, dobra, idę. Skoro pan tak się odnosi, to wie pan co? No co? Co mi się stanie? Ej, co pan ze mną robi? Wynoszę pana. Ale gdzie? Gdzie pan mnie wynosi? Proszę pana. I czemu pan w ogóle skacze cały czas? Ja w sumie nie mam pojęcia, ból by skakać. Ale wyjaśnienie. Kiedy mnie prowadzisz pan? Czemu pan skaczesz cały czas? Ja nie mam pojęcia. Dobra, musimy tu wyjść. Utrudnia mi to, totalnie. Utrudnia ci to? Naprawdę? No ty do mnie umiesz wejść, człowieku. O, weszłeś. Kiedy mnie prowadzisz właściwie? Właśnie. Zostawiam cię tutaj. Ach. To ja z szpitala, pa, pa! Ale nie, ale proszę pana, nie! Proszę pana, nie! Proszę pana! Ja no widzowie, patrzcie, gdzie on mnie uwięził. To po prostu ja pójdę spać, nawet tutaj. Co? Co to jest? Zła szczykawka. On szczęścią jej nie wziął, on wziął inną. Ej, patrzcie, już mi chodzi nawet jakoś. Nogę chyba będę miał w gipsie po tym odcinku, ale mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Pa, pa! O, ktoś tu w ogóle wyszedł na drzwi, to pa.